No, to ruszamy, no. Wakacje życia. Do Kenii. Jest godzina około pierwszej. Jedziemy do Warszawy. O godzinie 9 wylot. Gotowy do drogi? Gotowy. Jadę gotowy. A ty? Chyba tak. 0 stopni. Okaże. Deszcz pada. Pogoda do bani. Pa. Dobra. Czy ci się humor polepszył? Chyba tak. Ja mam bardzo dobry humor. Jadę na wakacje. No. I to rozumiem. Krajów. No. Zimą. Czy można sobie wymarzyć coś lepszego? Tak. Co? Nie! Nie to miałam na myśli. I ta wersja mi się podoba. Już jesteśmy jedną nogą w samolocie. Wjeżdżamy na prom właśnie, żeby się przeprawić do hotelu Baobab. Ludzie też lokalsi. Kwiatkowska Małgorzata. Mucha. Chyba nie. Jaka woda. Pięknie. Idę na. Ej. Jest okazja, nie ma Beach Boysów. Tak. Ale tak zalewa, to może nie dojdą. Nie jest okazja pobyć w wodzie. Tak.
Patrzaj. Był pan posprzątać. Za mało napiwek dostał, bo nic nie ułożył z ręczników. Może nie ułożył. Mruwa. Żeby nie było. Taką pogodę też mieliśmy. Ale i tak jest ciepło. No właśnie może ci wyjdą. Nie ma. Pan sobie i tak pływa, nic sobie nie robi. Tak? Dzisiaj sobota, jedziemy na safari, godzina 5:15, na razie pada deszcz, zobaczymy jak będzie dalej. Kasia wyspana? Wyspana? Właśnie tego ja się nie spała, nie mogę zasnąć. Całą noc pada. Ale to nie jest jakieś dziwne, że to było dzisiaj deszcz w nocy. No bo codziennie właściwie w nocy pada. No, no tu cały czas pada, codziennie. No. No to do zobaczenia. Na safari. No to mamy posty tutaj przed już samym safari. Przed parkiem narodowym. Jest tam bar, toalety i sklep. Bardzo fajny sklep, bardzo fajny scena. Kupiliśmy sobie magnesiki jeszcze, dokupiliśmy, bo na plaży ceny są na takie. A tu nie wiem, czy to jest w budowie, czy w rozbiórce, możecie sami ocenić. Albo w remoncie po prostu. Teraz to będziemy z tego filmy tylko z safari. No, tu podjechaliśmy pod park narodowy. Savoist. Już mamy otwarty dach. Już jesteśmy u góry. Teraz będziemy polować na zwierzęta. Tak to wygląda mniej więcej. My takim jeepem nie jedziemy. My jedziemy van. Van wygląda. No, no, thanks. I have it. You have? Yes. No, teraz mam tylko już, podobno muszę mieć. No to mam. Zaskoczyłem, że miałem w plecach. Dobra. To zobaczymy, jak to będzie. Gdzie jest Basia? O, Basia też ma. Proszę. Nie wiem, safari. Damskie safari. Tak. Ale nie mówił przy takiej. Nie, nie mówił, ale już nic nie mówił. Już nic nie mówił, bo co nic to nie jest? Sprzedał po prostu. No dobra. To zaczynamy naszą przygodę, czyli tak jak mówiłem już teraz 3 godziny, obiad, potem wieczorny safari, jeszcze od godziny 18 do
Nie, od 16 do 18. I potem rano jest o godziny 6, tam jakaś zbiórka. Kolejne 3 godziny, w sumie jest około 8 godzin w safari przez te dwa dni. Mamy nadzieję coś zobaczyć. I pan obiecał, że wypoluje dla nas ten. Tak? Mam dużą pianę. Tak. O! Wielką pianę. Super. Tak. Zobaczymy. Mamy będziemy kręcić i robić zdjęcia. Zobaczymy, czy się udało. To przejeżdżamy. Przez bramę głową. Widzisz, jakie jest wyzak, jak się też co to jest? Sarny jak malowane. Sarny. Dotarliśmy na nasze safari dwudniowe. Południowe już za nami. Tutaj będziemy nocować dzisiaj. Wieczorem jedziemy na jeszcze wieczorne jedno safari. Jutro na poranne. I już stąd jedziemy do hotelu. Z powrotem. Tak to tu wygląda. Piękne widoki. A tak mieszkamy. Z tych okien u góry, nie wiem które. Miejsce przepiękne, naprawdę. To szare kółko na dole to wodopój. To drugie tutaj też, ciutek czystsze. Niesamowite, bezkres. Szok. Skąd on się tu wziął? Trzy, tam jeszcze dalej. Trzy są, więcej. Więcej jest i więcej. Oh my god. No i mamy wschód słońca nad sawanną. Nie wiem, czy już wstało, czy dopiero będzie wstawać. Tak to wygląda. Tu jest jeszcze ciemno mocno. A my idziemy do wodopoju zobaczyć. Jakieś zwierzęta w nocy, ale raczej nie ma. Nie ma, a przy tym drugim? Zobaczę ten drugi główny. No. Nie ma żadnych zwierząt. Tak mieszkaliśmy. Dzisiaj już opuszczamy miejscówkę. Jedziemy na poranne safari. O, taki widok był z okna. A, łóżko jak łóżko. Wychodzimy. Już na drodze? Tak. No, to my już po safari. Super przeżycie, tylko że tak zmęczony jest po tych dwóch dniach. A no, jest wyczerpujące. Ale fajnie, widoki wszystko.
Super. Teraz idziemy do wioski Masajów i już do hotelu potem. Wytrzęsieni, ale zadowoleni. Wyjęła? Możesz. Jezu! A czemu z poruszkami? No, czemu, kurna? No wychodź! Już leci, jedna, druga. Wziąłeś to? No nie mam tutaj. Tak wyrwała, że po prostu się nie dała podzielić. Tutaj są orzeszki. Po prostu dużo mi tak się tu. It's crazy, huh? Yeah. I kto to przyszedł do nas? Nie mam nic. Na śniadanko. Tam jest, w środku. No. Tu było, stąd ten pączka dostała pewnie. Hello. Tak, otwórzcie. Otwórzcie, bo tam macie coś na pewno. No nic nie wzięłam ze śniadania, widzisz.
wiecie. Obie. Ja nie muszę mieć. Wodniste nasze inaczej w ogóle. Jest przerobione bardzo. Jakoś w tych puszkach. Bardzo. Ale bo nie jest jeszcze taki słodki. Nie? Nie, bo one tak delikatnie, lekko takie wodniste, nie? No słodki. No to jest słodszy troszkę. Czyli też od odlewości pewnie zależy. No, jest godzina 6 rano, my dzisiaj wyjeżdżamy na wyspę Łasini. Pływanie z delfinami, snurkowanie, zwiedzanie. Las na Morzu Nowego i takie tam jakieś śniadanie, obiad. No dobra, no to do zobaczenia, zobaczmy, jak tam wygląda. Nie ma whisky, nie ma whisky, nie ma wodnika. Byliśmy na rejs. Okej, do widzenia. Do widzenia. Mama kapeluzi. Śniadanie, kawę, posiłek, proszę. Dajesz kapkę. Jadłeś wszystko, co było pyszne. Było ciasteczko z rybą, ciasteczko na słodko, pomarańczka. Są pomarańcze zielone, ale są słodkie. Łódka tak wygląda. Dopiero 12 będzie. Będzie zabawa. Będzie się działo. Znowu nocy będzie mało. Będzie głośno. Będzie radośnie. Tak? Jesteśmy pracowników Diany Dału. I taki poznacie nasza ekipa. Mohamed is the captain. Dzień dobry. To Mustafa, nasz organizator. Siema. Paparazzi. Robimy fotofoto. Pod wodą. Oczywiście robimy fotofoto i jutro na gazecie. They send the photos to you from the residence. Alibaba is up there. Jambo. Alibaba. Specialist is looking for dolphin. Taki szukamy dolfiny na drodze. Taki tyle godzina, półtora godzina. Aż do parku. Kisite. Do parku Kisite. Na tamtą stronę, aż na granicę Tanzanii. Bo mamy blisko do Tanzanii. Jesteśmy w granicy z Tanzanii. Z tej strony, ale Somalii daleko. Thank you.
czekamy. Nie? Czy można? Można. Można? Można czy nie można? O Jezu, ale to jakie ładne. Fish. Jambo. Pozwala. Oj, ten jaki ładny. Och jej, a kogo ty wołasz? Patrz, widziałeś co tutaj leży? Nie. Krab. Taki co jadłaś. To jest wejście do parku. Jambo. Tak? Aha. Rano było woda, no, jakie ciepło jest zalana.
zależy jak on. Rysiu, a gdzie jest Wielka Piątka? Wielka Piątka, tu idziemy, to możecie tak wybrać, co? Ale tutaj piątka, podobno też jest. No, tak, to w tych skałach takich, no. To od to, jaką wyobraźnię. Zależy od wyobraźni. Zależy, jaką to ma wyobraźnię. No, to Wielka Piątka. Wielka Piątka. To jest babu. No tak, najbardziej podobne. Albo tam żubr. Dawno było, było tyle, no, dawno były żywy, kolorowi i rybki. Tak, gdzie spróbowaliśmy. A tam może być tym mostem, czy nie? Stare stalaki już są. No, martwe. Martwe. Martwe jako koralowe. Tylko. Okej. Idziemy przez mosty, ale środkiem, nie bokiem. No? Okej. Okay. Środkiem, nie bokiem, a do lasu na dąży nogę. Taki i środkiem, nie bokiem. A jeszcze krokodyle. Gdzie jest Simba? A, tu jest Simba. Simba. Tu trzeba mieć wyobraźnię taką uruchomioną. A tam dalej jest plastikowy, ale... Simba, tam jest lew, lew! Tu, lew! A, tu jest lew! Tam było krokodyle, żółwie. Krokodyle? Trzeba się wyobrazić. Trzeba sobie wyobrazić. Tutaj nas taki kolega wita, taki spory, sporszy już. Co tam jest w taka? Jest coś dla ciebie? Coś znalazł. Pestkę. To jest ten, nie? Pawian, nie? Czy jak? Nie. No chyba tak, z tych pawianowatych, bo pyszczek ma taki... Ja ci przygryzę. Czym jedziesz? Artur, co jedziemy? Pan przygrywa. To Bora Bora. A co to za hałas? Wiesz? Tak. Ostatnio o 6:00 do parku, tutaj do tego.
takie osoby zbytne. No zawołaj ją. Ona już się chyba najadła. No i nie będziesz miał? Wali. Jezu. Wyrywa, nie? Is he going back and back? And the giraffe is keep coming. Trzymaj mocno. Wtedy dłużej szarpie. Just take a stick like this. Put it deep like this. Ah. This is Kwale. And the other brother is Santa. So they eat a lot, you know. This guy eats around 40 kilos. Every day. 40 kilos? Every day. Tak się szarpy wezmą. A tak wygląda zoo w Afryce. Tak się chodzi. Ten ma takie czerwone nóżki. So you see, this is a, it's a male. It's a male stonoga. Yeah? Kobieta. Male have, they have... Kobieta. This one? Male. It's a male. A female. Not female, male. No. You see, male, they have very shiny body. Ja zebry pokarmię. No. Nie ma. No. Co trzymasz? Krokodyla małego. Serio? No ale ładnie. Niech właśnie nie stresuje. No nie rusza się. Zastygł. Ja się też nie stresuję, nie stresuję go. Że się stresuje. Lekko właśnie się mam. Jak jaszczurka. Tak. Pumba uważaj. Papa Pumba. To jest mama, nie? Pumba. Coming around. Ile może mieć lat? Wanna ride this guy? How many are okay. This? Show all. This ball. Guano! This ball, Malvi. Malvi. It's what? Gnoj. Kupa. Kupa. Żug gnojarz. The lady, yeah. Mm-hmm. When he's grown up, he's going to meet the lady, and the father, yeah. And the father. Nie dawał. Ręki. To ma. Yeah.
Happy birthday to you. 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 Pick up the big knife. The big knife. No nóż. Just come closer. In a few minutes, we're going to start our action cake mixing. Down, 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 down.